3 lipca podczas specjalnej konferencji prasowej prezydent Marcin Krupa oraz poseł Jerzy Polaczek poinformowali o staraniach o przeniesienie Europejskiej Agencji Leków lub Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z Wielkiej Brytanii do Katowic. Podejmujemy ponownie wniosek do Rady Ministrów jako grupa posłów o decyzję lokalizującą w Katowicach jedną z instytucji europejskich, które muszą zostać przeniesione z Wielkiej Brytanii do jednego z państw członkowskich. Dla przypomnienia, w jesieni ubiegłego roku razem z panem prezydentem Marcinem Krupą informowaliśmy o wspólnie takiej inicjatywie parlamentarnej, samorządowej oraz wszelkich innych instytucji, które w formie opinii czy poparcia udzieliły temu naszemu wnioskowi. To kolejny element, który wskazuje, że Katowice to dobre miejsce do realizacji nie tylko ważnych wydarzeń z dziedziny sportu, gospodarki i środowiska, ale również dobre miejsce do tego, aby takie organizacje jak Europejska Agencja Leków czy Europejski Nadzór Bankowy znalazł się w naszym mieście. I o to będziemy na pewno się starali. Tutaj potwierdzam wypowiedź pana posła, że chcemy jak najszybciej przygotować wniosek oparty właśnie na tych wytycznych, które zostały ustalone w czerwcu, 22-23 czerwca, więc przygotujemy odpowiedni wniosek, skierujemy go do pani prezes Rady Ministrów, do naszej premier i będziemy się starali o to, aby tego typu agencja trafiła do Katowic. Obecnie w Polsce mieści się Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na zewnętrznych granicach państw członkowskich Unii Europejskiej z siedzibą w Warszawie, a Katowice mogą stać się drugim miastem, w którym swoją siedzibę będzie miała Europejska Agencja.